Nieważne, o której wstaniesz. Ważne jest, abyś wstał w bardzo dobrym humorze. I ja dzisiaj mam prześwietny humor. A wiecie dlaczego? Bo ja się strasznie, strasznie cieszę, że to Iveco, które tutaj stoi, nie jest moje, tylko jest mojego kolegi. A dlaczego? A dlatego, że to Iveco przyjechało tylko na dolanie płynu hamulcowego, a naprawa będzie kosztowała ponad 3000 zł. Ale zanim przejdziemy do wyjaśnienia, dlaczego naprawa ma tak dużo kosztować, chciałbym Wam serdecznie podziękować, że jesteście na tym kanale, bo bez Was by to nie miało wszystko sensu. Jest nas coraz więcej. Dzięki serdeczne za wszystkie suby, dzięki za komentarze, te dobre i te niedobre też. Cieszę się na każdy komentarz, naprawdę. Od paru dni jesteśmy na Patronite, także jak chcecie, możecie nasz kanał wspierać na Patronite. Dzięki temu będą nowe projekty, będzie więcej projektów, będzie więcej czasu na realizację filmów, na robienie efektów specjalnych i tych wszystkie inne, robienie po prostu ciekawszych filmów. Jeżeli uważacie, że film był merytoryczny, oczywiście możecie wesprzeć nas też za pomocą wirtualnej kawki. Możecie nam wirtualną kawkę postawić. Link do Patronite'a i do wirtualnej kawki znajduje się na dole w opisie. A teraz już przechodzimy do wyjaśnienia zagadki, dlaczego naprawa ma kosztować tyle pieniędzy, chociaż miało być tylko i wyłącznie dolanie płynu hamulcowego. Jedziemy! O co chodzi w tej całej sprawie? Słuchajcie, to jest Iveco Daily mojego kolegi. I on do mnie mówi tak, słuchaj, weź dolej mi płynu hamulcowego, tam go brakuje, on jedzie sobie na urlop, ale mówi taką wskazówkę dał, mówi, słuchaj, coś tam chrobocze z tyłu, na hamulcach najprawdopodobniej. Także są tak samo i hamulce do wymiany, klocki najprawdopodobniej. No dobra, tak sobie prowizorycznie zerknąłem tutaj, no syfu od groma, bo on nie miał tej osłony blachy, także z syfu tu wszystko zasyfione było, mówię, dobra. On jeździ tym samochodem, zarabia na nim pieniądze, klocki zamówione, tarcze zamówione. Nie były jeszcze takie złe, ale jak chce, dobra, będziemy wymieniać. Ale czym bardziej się zagłębiałem w ten samochód, tym była większa katastrofa. Bo tutaj wszystko było pełne w smarze, w olejach. Ja mówię, skąd to jest? No teraz już wiem, skąd to jest. Ponieważ się okazało, że... Zobacz, jak to wygląda. Zobacz, tutaj wszystko było w oleju, oblepione ziemią. Dlaczego? Ano dlatego, że nie miał osłony. Tyle z osłony zostało. Tu powinna być taka fajna blacha, tutaj ci dam zdjęcie, jak to wygląda. Powinna być, której nie było. A co się okazało? No, gumka tutaj, ten Zimmerling, co jest na łożysku, on już jest po prostu płaski, zgniótł się. Także tutaj się wydostawał olej, a tam wchodziła woda do środka. To wszystko oczywiście było mokre, no i oczywiście cały dyfer w środku, cały most i tak dalej został zalany wodą. I jak odkręciłem to wszystko, to stąd wyleciała nieduża ilość, ale wody. Także miejmy nadzieję, że to się jeszcze da uratować. Teraz jaki mamy plan? Mamy plan taki, żeby odkręcić tutaj dyferencjał od strony tą klapę, aby zobaczyć, co tam jest pod spodem. Jeżeli się okaże, że jest do wyrzucenia, to jest do wyrzucenia, to trzeba cały dyfer robić, cały most gdzieś albo używany, albo nie wiem, nowy się raczej nie opłaca, albo regenerować, albo cokolwiek innego. Także nie będziemy zakładali nowych hamulców, nie będziemy nowych klocków zakładali, tylko te stare pozakładamy z powrotem, żeby samochód jeszcze trochę pojeździł i będziemy myśleć, co robić z nim dalej. Bo jest totalnie bez sensu ładowanie tyle pieniędzy w niego teraz. A dlaczego to się wszystko stało? Przez głupotę właściciela, bo mu się nie chciało. Ale Wam powiem ciekawostka. Każdy z nas jest taki głupi, bo niech rzuci kamieniem pierwszy ten, który regularnie sprawdza poziom oleju w dyfrze. Nikt tego nie robi. No, oprócz tam samochodów terenowych. Bo wiadomo, to po wodzie jeździ, to się sprawdza. Ale słuchajcie, taka prawda. Taki mały Zimmerling Wam siądzie. Ten Zimmerling podejrzewam, że się dostanie za 10 zł. Tak podejrzewam. Dobra, 20 zł. Wystarczyło 5 śrubek odkręcić, wymienić Zimmerling co kilka lat. I było po problemie.
A jak stwierdzić, czy Siemening jest dobry, czy zepsuty? To jest bardzo proste. Wystarczy sobie sprawdzić, jaką mamy konsystencję oleju w dyferencjale. Czy on jest ładny, czarniutki, czy czyściutki, czy coś. Czy jest taki brązowawy zmieszany z wodą. Proste, jeżeli jest zmieszany z wodą, czyli szybciutko to robimy, bo inaczej zatrzemy nasz dyferencjał. Ważne. Także ja teraz się przebieram, biorę się za rozkręcanie dyferencjału i zobaczymy, co to tam będzie pod spodem. I miejmy nadzieję, że mój kolega nie będzie musiał dużo pieniążków płacić. Lecimy z koksem. Pokaż, kotku, co masz w środku. Spuścimy sobie tutaj olej najpierw. Tu jest 15, by ktoś nie wiedział. Kluczyk. Podstawa to dobre, kurde, położenie. No kurde, to twardo siedzi, panie. Bez młota to chujnie robota. Trzeba tutaj doraźne środki jakieś przedsięwziąć. A, poszło. I zaraz zobaczymy, o co chodzi. Widzicie? Olej jest brązowy. On jest z wodą. To jest woda. Bardzo źle. No woda raczej nie ma takiego smarowania jak olej przede wszystkim. A po drugie, środek wtedy rdzewieje. A jak środek rdzewieje, rdza się odrywa i wpada między łożyska, między gumki, wszędzie tam, gdzie tam zębatki i tak dalej. I to się wszystko bardzo szybko zużywa. Pamiętajcie, tam są potężne siły. Tak to jest. Ja ściągam dekiel, zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. Bez młota to nie robota. To się troszkę inaczej mówi, ale wam nie powiem, bo mnie YouTube zablokował. Dobrze siedzą te śruby. Śrubki podkręcane teraz. Trzeba tą dekielkę ściągnąć tego. Młoteczek. I tak po kolei. Dwadzieścia lat nieruszane. Ale już puszcza. Leci zupa, leci. A co ma nie lecieć? Popatrzcie. Nie było uszczelki. Silikon. Zobacz. Rozebrałem sobie to wszystko. Powiem tak szczerze. Wygląda na to, że ten właściciel tego samochodu jeszcze miał szczęście. Bo te zęby naprawdę nie wyglądają źle. Są w bardzo dobrym stanie. Z tego co widzę, no niestety nie wiem, jak wyglądają zęby tam od wału napędowego, od płosiek tutaj, tak. Ja tego nie będę rozbierał. To jest za stary samochód, żeby tak kombinować. Jeżeli tu jest wszystko ok, to z tego co znam właściciela, to powie jeździć i obserwować. Moja diagnoza w każdym razie tutaj jest taka połowiczna, że tak powiem. Złożyć, zalać nowym olejem, ale pomyśleć o regeneracji mostu, ponieważ tak jak widziałeś, tu w środku wszędzie jest rdza i te opiłki rdzy dostają się do środka, bo się dostają. Tam są łożyska i tak dalej. Tam są w środku mikronowe części rdzy, cząsteczki takie, ciasno, proszynki, nie wiem czy to będzie widać, no ale są tam takie no różne pierdoły.
musisz mi wierzyć na słowo, ale to nie jest aż takie, no, tragiczne. Z tym, że tak, tu wszędzie są łożyska. Także moja propozycja jest, składamy to, niech jeździ. Powiem szczerze, nie wiem, czy od tego tutaj są drgania, czy nie, nie jestem w stanie tutaj stwierdzić, patrząc na to wszystko, no bo taka jest prawda. Ale no, wał nadaje się do regeneracji, chociażby z tego względu, że jest cały zapchany rdzą. Nie podlegaj tej dyskusji. Nowy wał tam, znaczy regeneracja wału jakieś tam, nie wiem, 1500 zł powiedzmy. Używany wał też 1500, ale nie wiadomo, co się dostanie. Ale wiecie co, ja podejrzewam, tak szczerze mówiąc, że to Iveco, to no będzie to nasze tutaj, dzisiejsze, to ono będzie po prostu poskładane tak jak jest. Nowemu właścicielowi się powie, jakie ono ma przypadłości i to wszystko. A my sobie tutaj poskładamy tego Sprintera. Te wszystkie części do niego są. Ten samochód ma chyba 80 tysięcy przejechane tylko. I on sobie tutaj tak stoi i zarasta. Także to będzie bardzo dobry pretekst, żeby jego poskładać i nim jeździć. Bo naprawdę, on jest fajnym autkiem. Troszkę do poskładania. Lepszy niż to Iveco, moim zdaniem. Także jak to się mówi, przyszła kryska na matyska. Ten film nagrałem ku przestrodze. On nawet śmieszny nie jest. Sorry, ale słuchajcie. Naprawa, nie inaczej, nie naprawa, sprawdzenie tego, czy macie wodę w dyferencjale, czy nie, to jest tak prosta sprawa. Wystarczy sobie albo korek na górze wlotowy, wlewowy odkręcić, albo korek spustowy i zobaczyć, czy ta woda leci chociaż troszkę brązowa. Jeżeli, znaczy ten olej, przepraszam, to wtedy wiadomo, mamy wodę w dyferencjale, coś trzeba z tym zrobić, a nie czekamy 20 lat i z tym nic nie zrobimy. To jest głupota. Nie bądź głupi, napraw sobie sam. Albo chociaż sprawdź sobie sam, czy masz wodę w dyferencjale. Zaoszczędzisz kupę pieniędzy. To jest naprawdę proste. To nawet kobieta potrafi sobie zrobić. No chyba żartujesz. No teraz to przegiąłeś. Dopiero co tipsy zrobiłem, a ty mi każesz sprawdzać wodę w tym czymś. Zapomnij. Przy okazji zobaczcie, abyście się chcieli dowiedzieć, czym Basia kręci filmy, jakiego sprzętu używamy, jakich programów używamy do obróbki naszych filmów, piszcie proszę w komentarzach. My się z chęcią z wami podzielimy, jak my to robimy. Oby król jaki. Mam berło. Także moi poddani, oświadczam oficjalnie, że rozmawiałem przed chwilą z moim kolegą, właścicielem tego Iveco i dał się namówić na chociaż troszeczkę naprawy, czyli że wymieniamy klocki, wymieniamy tarcze i będę wymieniał jeszcze tutaj to łożysko. Bo ono najprawdopodobniej ma luzy, jest przetarte. Ale już tych blaszek, co mamy być tu w koło, nie, bo za drogo. Także będziemy nakręcać. Albo i nie będziemy nakręcać. Zobaczymy, czy będziecie grzeczni, czy nie będziecie grzeczni. Ode mnie to wszystko. Ja się przebieram, spadam do domu, biorę tą część ze sobą do sklepu jutro, żeby sobie pomierzyli to łożysko, bo nie chce mi się po 50 razy do sklepu jechać zamawiać. Także jutro sobie pozamawiam to wszystko, pomontuję, ode mnie to wszystko. Piszcie w komentarzach, jak macie jakieś pytania. I to wszystko. I zapraszam was do sponsoringu mojej skromnej osoby na Patronite'ach, albo postawcie mi chociaż kawę za taką robotę, jaką dzisiaj zrobiłem. Czym ta się ciepło. Cześć!